przy powierzchni był. Czyli on... Jest! Przepiałeś mi go chyba. Nie. Ale coś teraz zrobię. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy z trzeciego dnia wyprawy. Dotarliśmy na jeziorko, którego nazwy nawet nie podejmuje się prawidłowo wymówić. Tam Paweł bierze kanapki. Jesteśmy już gotowi. Te uczucie startowania w miejscu, którego się nie zna, jest naprawdę ekscytujące. Nie wiemy, co tutaj jest, co tu można złowić. Tam jest tylko jakaś jedna osada. Malutka stacja, kilka łódeczek, ale widać, że często tu tutaj ludzie nie bywają. I to jest nasza nadzieja. Nie, nie jest duże. Małe, ale to jest przypadek. Który... Poprawiał dwa razy. Ale zasnął. Zielonkawy kolor ma na pysku, widzisz? A co? Ile to ma siłę? Dobrze. Pierwsza do wody. Uwaga, będę mył ręce. Ale piękny widok. Piękny widok jest tutaj. No. Nie, aż tak to nie, ale no trochę lepszy, powiem ci. Specjalnie zamknąłem kabłąk, żeby widzieć jak ten. A nie. Wił. Pięknie, pięknie strugnął. Strasznie małe biór. Szkoda. W ogóle jaka rzęsa dziwna roślinność. Z tamtej strony wygląda jakby był stromy brzeg, nie Paweł? Tam. Tam jakby stromy brzeg był wygląda. Faktyczne ile. Że ze złej strony łowimy brzeg. Trochę lepszy, co? Tak wygląda. O, znaczy... Fajnie, trzepał się ładnie. Ale fajny, jaki silny. Ty trochę go... nie doceniałem chyba. No ładny. Ale siłacz. Ty, nie mogę go utrzymać. Będzie skakał. Dobrze. Wiedziałem, że na tą miękką gumkę coś trafi. Ładny. Kamerka mi chodzi? Nie wiem, tak. Dobrze. Piękny. Największy chyba dzisiaj. Gryziony był. No miał na ogonie ranę. Nie mają tutaj taki tygrysiej. Taką smugę zostawiał za sobą. Masakra. On tu siedzi, no. Coś trzeba pływającego założyć. Ty, ale skoro on tak wyleciał do niej... O, pod samą gałązkę. Przy powierzchni był. Czyli on... Jest! Dobór przynęty kluczem do połowu szczupaka. Wolę fajnie w chlupocze, ty. Nawet przyzwoity. Ładnie, ładnie jest to. No ładny. No nieładny. Troszkę lepsze są. Dotknięty. Nie, na
O, dobrze, Fawciu. Dobra, teraz tylko. Dalej popływ. Chcesz odpalić? W lewą wędkę daj, żeby mnie zaplątał ci. Dobra, 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 dobra. Przyzwoity. Tylko to szczur. Szczurołapanie dzisiaj. Chyba już szósta ryba na szczura, co? Co miał na ogonie? Łatkę jakąś? Ładniejsze nawet. A, no to wypuśćcie. Co on świruje? Popłynął? Popłynął. Super. No nie wierzę, że przy takim pniaku szczupak nie mieszka. Bo to trzeba podjąć pełne ryzyko. Podbierak? Lepszy, no podbierak. No. Nagrywaj, się nagrywa. Przepiąłeś mi go chyba, nie? Ale żeś teraz zrobił. Przepiąłeś mi go chyba, nie? Ale żeś teraz zrobił. Fart. Może się wiecznie, to będzie na pół. Yeah. Dobra, gumę niszczy chyba, co? Bardzo dziękuję. Nie. O, ładny. Ryba wyprawy na razie, co? Większą mieliście? Taki 80 niezmiennie na Big Shada. Z samych trzcin, pomimo tego, że próbowaliśmy trochę dalej. Ładne branie, szybki hol. Duży. Pierwszy był. Głęboko? Głęboko jest? Nie. To jest głęboko, ale tam płytko. Wybranie miałem. Jak ja rzuciłem, to widziałeś... Patrz. Jest. Masz? Mam go. Nie wiem, ale powiem wam, że tak się ustawił przeciwnie do mnie, że efekt jest super. Niezły. Nie mogę go zobaczyć. A, bo się roluje się. Tu jest. Tu. To nie wiem, to niemożliwe. Czy muszę cię przestawić trochę. Fajnie i szedł, a taki mały. Dobra, doklikuję tych dwóch panów. Piękna ma shakerka. Wezmę go ręką. Ale silny. Niepokorny typ. No weź już przestań, bo mi się nie chce tej pozycji siedzieć. Patrz jaki wyścigowy, widziałeś go? Trzymałem go w ręku. O, jest. Był. Czyżby jakaś strecha szczupaka się tu nam napatoczyła? Czas na podsumowanie. Dzień upłynął nam, można powiedzieć, w walce z Zielskiem. Ale taki był plan, żeby pływać i szukać miejsc ładnie wyglądających, bez echosondy. Drugą część dnia połowimy może na jakichś górkach z dipperem. No i do tego zapraszamy. Dzięki, cześć.